Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki „Jak słuchać, kiedy Bóg mówi. Przewodnik dla współczesnych katolików”. Autor: Ojciec Micz, Pacwa. Rozdział pierwszy. Najpierw to, co najpierw. Potwierdzenie naszej wiary. Nie możemy słuchać Boga. Jeśli nie zgodzimy się na pewne fundamentalne związane z nim stwierdzenie wiary. Po pierwsze, musimy wierzyć, że Bóg istnieje, po drugie, musimy wierzyć, że jest poznawalny dla ludzi, a po trzecie, musimy wierzyć, że pragnie, aby ludzie go poznali. Te zasady streszczają najbardziej podstawowe wierzenia dużej grupy ludzi. Którzy twierdzą, że słuchają Boga, i ukazują to swoim sposobem życia. Życie takich ludzi charakteryzuje autentyczna miłość i troska, odpowiedzialne zaangażowanie oraz spokój przyciągający do nich innych. Jednym z powodów, dla których słuchanie Boga we współczesnym świecie może być trudne, jest fakt, że w naszej zdraicyzowanej kulturze często dochodzi do nas głos ludzi, którzy nie zgadzają się na te podstawowe zasady. Mogą oni mówić, że słuchanie Boga jest zbyt trudne, że jest niewarte wysiłku, a nawet że jest próżnym trudem, bo Bóg nie istnieje. Jednak, mimo tych tendencji, większość Amerykanów wyznaje wiarę w Boga jest przynajmniej otwarta na osobisty z nim kontakt lub nawet czynnie do niego dąży. Te trzy zasadnicze stwierdzenia wiary opierają się na pewnych założeniach zbadajmy je dokładniej. Bóg zarówno działa dla ludzi, jak i do nich mówi przez historię konkretnego narodu Izraela, która została zapisana w Biblii. Księgi składające się na Biblię powstawały od schyłku epoki brązu lub początków epoki żelaza, aż po czasy Imperium Rzymskiego. Mają dla chrześcijan ogromne znaczenie i przedstawiają szereg norm regulujących relacje Boga z człowiekiem, w świetle których zważone zostaną wszystkie słowa i uczynki dotyczące Boga. Co więcej, objawienie Boże Następuje w realnym porządku historycznym, w którym istnienie różnych postaci można często zweryfikować dzięki pozabiblijnemu piśmiennictwu historycznemu oraz pomnikom i inskrypcjom pochodzącym z obszaru rozciągającego się od Egiptu po Babilonie, a nawet dalej i obejmującym cały okres objawienia. Oznacza to, że Bóg nie wypowiadał się w mitach, lecz w konkretnej historii. Ta podstawowa zasada chrześcijańskiego objawienia prowadzi wierzących do założenia, że Bóg będzie do nich mówił w realnej historii ich życia. Chociaż Biblia stanowi pełne objawienie publiczne, które wciąż wyznacza normę doświadczania Boga, to ludzie nadal go znajdują, doświadczają i poznają w rzeczywistym świecie, w którym żyją. Bóg nie tylko stworzył. Wszystko, co istnieje, lecz także stwarza każdą istotę jako dobrą. Żadna istota nie została stworzona jako coś złego, nawet szatan. Dostrzeżmy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, że Bóg każde stworzenie powołał do istnienia słowem: Niechaj stanie się światłość, niechaj powstanie sklepienie. Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. Niechaj ziemia wyda rośliny zielone. Niechaj powstaną ciała niebieskie. Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych. Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju. Po każdym z tych stwórczych słów Bóg widział, że były dobre. Stwierdzanie przez Boga faktu, że stworzenie jest dobre, jest nie tylko kluczowym tematem pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, lecz występuje ponadto w całym Piśmie Świętym. Na przykład, Psalm 148 wzywa do chwalenia Pana nie tylko aniołów, lecz także Słońce, Księżyc, Niebiosa, Góry, Drzewa, dzikie i oswojone zwierzęta, ptaki, gady oraz wszystkich ludzi. Faktycznie naśladuje on z grubsza kolejność i listę stworzeń w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Księga Daniela zawiera hymn trzech młodzieńców w piecu ognistym, którzy wzywają te same stworzenia, aby błogosławić Pana, chwalić i wywyższać go na wieki. Również Psalm 104 wywodzi wielką radość z wszelkich aspektów stworzenia. Spośród wszystkich istot, Stworzonych przez Boga, tylko ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. W szóstym dniu stworzenia, kiedy Bóg powołał już do istnienia zwierzęta lądowe i nazwał je dobrymi, następuje oddzielny proces stwarzania. W wypadku decyzji Boga o stworzeniu człowieka, zamiast dotychczasowego zwrotu, niechaj się stanie, pojawia się fraza: uczyjmy człowieka. Na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Żadna inna istota nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga, i żadne inne zwierzę nie zostało powołane do panowania nad innymi, nawet lew nie został mianowany królem zwierząt, a człowiek tak. Zwróćmy uwagę na użycie liczby mnogiej. Uczyńmy na nasz obraz podobnego nam. Większość współczesnych uczonych uznaje je za pluralis majestatis, czyli formułę używaną przez królów, gdy odnosili się do siebie jako do osób reprezentujących cały naród. Jednak ojcowie Kościoła odczytują w niej aluzję wskazującą na późniejsze objawienie przez Jezusa Chrystusa, iż jeden Bóg jest w trzech osobach. Księga rodzaju dodaje inny charakterystyczny element stworzenia człowieka. Zamiast czasowników o znaczeniu uczynić, zrobić czy wytworzyć, w tym wersecie pojawia się ponownie charakterystyczny czasownik użyty w wersecie pierwszym. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. W całej Biblii tylko Bóg jest podmiotem, dla czasownika stworzyć. Przez użycie tego czasownika w tekście podkreślono, że stworzenie człowieka jest szczególnym boskim aktem, którego tylko sam Bóg mógł dopełnić. Jednak w przeciwieństwie do wszelkich innych istot, człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg pobłogosławił zwierzęta, aby były płodne i się mnożyły, natomiast rozszerza błogosławieństwo człowieka: ma on sobie podporządkowywać wszystkie inne zwierzęta. I panować nad nimi. Punktem kulminacyjnym stworzenia jest pojawienie się istot ludzkich. Dlatego w tym wypadku Bóg uznał, że nie tylko było to dobre, lecz także bardzo dobre. W przeciwieństwie do wszelkich innych istot, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Co to znaczy być stworzonym na obraz i podobieństwo Boże? Na podstawie samego tekstu można łatwo dojść do wniosku, że ludzie uczestniczą w rządach nad stworzeniami, podobnie jak Bóg posiada prawo do rządów nad nimi. Teolodzy później zapytali, co jest tym wyróżniającym elementem w człowieku, który umożliwia takie rządy? Odpowiedź świętego Tomasza Zakwinu oraz większości późniejszych teologów brzmi tak, że my, ludzie, możemy poznawać rzeczy, rozumować i czynić wybory. A skoro mamy rozum, wiedzę i wolną wolę, to nie tylko jesteśmy jak Bóg, który posiada te własności w nieskończony sposób, lecz nawet możemy panować nad zwierzętami, które są znacznie silniejsze od nas. Wspólnota stanowi dla ludzi sposób życia na obraz i podobieństwo Boże. Innym aspektem naszego podobieństwa do Boga jest fakt, że jesteśmy społeczni. Ludzie potrzebują wspólnoty, by żyć. Dzieci opuszczone przez rodziny zazwyczaj umierają. Potrzebujemy wspólnoty również po to, by mogły się rozwijać nasze typowo ludzkie talenty i cechy. Ludzie uczą się od siebie nawzajem języka, umiejętności i wiedzy, a współpraca w obrębie wspólnot i pomiędzy nimi umożliwia istnienie złożonej cywilizacji. Wspólnoty, cechujące się dobrowolnie ofiarowywaną miłością, tak jak w rodzinie i wśród przyjaciół, przynoszą radość tym, którzy kochają. Natomiast brak wspólnoty osłabia i przygnębia, albo co gorsza, powoduje rozpacz i niszczy życie. Jezus objawił nam wiele cech Trójcy Przenajświętszej, łącznie z tajemnicą, że prawdą o Trójcy jest samoofiarowująca się miłość. Podczas ostatniej wieczerzy obiecał, że Duch Święty, Duch Prawdy, będzie prowadził jego uczniów i rzuca to ważne światło na kościół. Aby objaśnić znaczenie tej nauki, udzielił jednego z najgłębszych wglądów we wewnętrzne życie Trójcy. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Nauczanie to wskazuje, że każda osoba Trójcy Świętej daje nieskończoność tego, co posiada pozostałym osobom Trójcy, i każda też całkowicie i dobrowolnie przyjmuje to, co dają inne osoby, nigdy nie zatrzymuje niczego od pozostałych. W istocie rzeczy. Bez udzielonego nam przez Chrystusa głębokiego wglądu w wewnętrzne życie samoofiarowania się w Trójcy Świętej, święty Jan nie mógłby nigdy napisać, że Bóg jest miłością. Bez osób, które kochają i są kochane, Bóg nie mógłby być samą miłością. A co jeszcze bardziej zdumiewające, Jezus poinformował uczniów, że także oni będą mieli udział w tych darach. Ludzka wspólnota i samoofiarowująca się miłość to kluczowe sposoby, jakimi istoty ludzkie ukazują, że zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boże. Ponieważ całkowite samoofiarowanie i pełne przyjmowanie darów od innych jest jedną z zasadniczych cech Trójcy świętej, miłość we wspólnocie jest podstawowym czynnikiem ludzkiego istnienia. To dlatego w Księdze Rodzaju Bóg mówi, nie jest dobrze. Żeby mężczyzna był sam, uczynie mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Początkowo wydaje się niemal, że Bóg żartuje z mężczyzny, przedstawiając mu każdego ptaka i dzikie zwierzę. Jakkolwiek konie i słonie mogą mu być pomocne, żaden z nich nie jest odpowiednim partnerem, zwłaszcza, że człowiek został stworzony, by sprawować rządy nad zwierzętami i panować nad nimi. Dopiero kiedy Bóg uczyni kobietę, mężczyzna otrzyma właściwą partnerkę – nie tylko jest ona człowiekiem i posiada takie same dary rozumu i woli, lecz także jest zdolna stworzyć więź z mężczyzną i stać się z nim jednym. Ponadto ich związek umożliwia wzrost ludzkiej wspólnoty i rozwój miłości dzięki wydawaniu na świat nowego życia dzieci. Ludzka wspólnota i samoofiarowująca się miłość to kluczowe sposoby, jakimi istoty ludzkie ukazują, że zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boże, i tym samym dowodzą, że są bardzo dobre, o czym mówi Bóg w Księdze Rodzaju. Istoty ludzkie, tak jak Bóg, mają zdolność rozeznawania i posiadają wolną wolę, pozwalającą na dokonywanie wyborów. Najbardziej zasadniczym wyborem musi być zaakceptowanie Boga na jego warunkach. Jest to decyzja o miłowaniu Boga tak, jak on tego pragnie co oznacza miłowanie go z całego serca, umysłu i duszy. Ponadto, jeśli obraz Boży i podobieństwo Boże oznaczają, że jesteśmy powołani do międzyosobowej wspólnoty miłości, nie tylko z Bogiem, lecz także z innymi ludźmi, to musimy postanowić, że przyjmujemy inne osoby do naszego życia i oddamy się im w miłości. A to, podobnie jak miłość do Boga, obejmuje różnorakie wybory duchowe i moralne, których zwierzęta nigdy nie muszą dokonywać ani tego nie czynią. Zastanówmy się nad naturą tych wyborów. Należą one do dwóch głównych kategorii. Pierwszą stanowi wybór między moralnym dobrem a moralnym złem czy pomagam w uratowaniu poranionego człowieka, czy też odchodzę i bezdusznie ignoruję tę sytuację. Drugą z nich jest wybór między dwiema rzeczami które są moralnie dobre. Czy przyjmuję powołanie do małżeństwa, czy też wybieram życie w celibacie dla Królestwa Bożego? Dokonywanie takich wyborów jest elementem chwały wiążącej się z byciem człowiekiem. Natomiast wybranie zła zamiast dobra może zamienić życie w horror. Na przykład morderca może odczuwać udrękę poczucia winy lub skończyć w celi śmierci. Z kolei wybór mniejszego dobra zamiast większego może ograniczyć satysfakcję z życia, jak w przypadku inteligentnego człowieka, który uchyla się od ciężkiej pracy związanej z kształceniem, by wieść lżejsze życie. Jednak zanim będziemy mogli omówić wybór między dobrem a złem, musimy zrozumieć, czym jest zło. Zło nie jest czymś nieodłącznie właściwym jakiemukolwiek stworzeniu. Jest raczej dobrem, dla którego stworzenie to zostało stworzone, ale które w jakiś sposób zostało udaremnione. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy jakaś inna istota, obdarzona inteligentnym umysłem i wolną wolą, postanowi użyć stworzeń do innych celów niż te, dla których Bóg je stworzył. Jeśli chodzi o zło, współcześni ludzie wpadają w kilka umysłowych pułapek, podobnie jak starożytni. Na przykład czy zło jest czymś samodzielnie, realnie istniejącym lub działającym, czy też może po prostu to społeczeństwo uważa jakieś działania i zachowania za złe? W XX wieku niektórzy uczeni zaczęli twierdzić, że normy i moralność społeczna dotyczące ludzkiej seksualności są konstruktami społecznymi i nie są same w sobie wewnętrznie złe. Niestety ich prace wpłynęły na wielu ludzi, wskutek czego zaczęli oni tworzyć normy moralne, pozwalające usprawiedliwić ich złe postępowanie i grzechy. Inną pułapką dotyczącą natury dobra i zła jest ocenianie życia duchowego tak wysoko, że świat materialny i wszystko, co się z nim wiąże, są postrzegane jako z natury złe. Takie przekonanie żywiło w ciągu dziejów wiele grup. Począwszy od gnostyków z II, IV stulecia, a skończywszy nawet na niektórych dzisiejszych zwolennikach New Age, dwie główne postaci tej tradycji to przeciwstawne stanowiska wobec powszechnego faktu, że żyjemy w świecie materialnym. Niektórzy zostają skrajnymi ascetami, starając się jak to tylko możliwe unikać styczności ze światem materialnym. Inni traktują świat materialny, jakby nie pociągał za sobą żadnych konsekwencji. Dlatego pozwalają sobie na popełnianie wszelkich uczynków, szczególnie w odniesieniu do swobody seksualnej, ponieważ ciało w ogóle się nie liczy. Chrześcijanie i Żydzi wyznają realistyczny pogląd na zło. Ani nie jest ono konstruktem społecznym, ani nie jest z natury związane ze światem materialnym, uważanym przez nich za dobry, ponieważ został stworzony przez Boga. Natomiast zło może rodzić się wtedy, kiedy ludzie postanawiają użyć dobrych rzeczy stworzonych przez Boga w sposób sprzeczny z ich celem. Aby dowieść tego stwierdzenia, zbadajmy kilka najpowszechniejszych ludzkich wad. Alkohol przynosi pewne korzyści. Wielu ludzi, cieszących się bardzo długim życiem, twierdzi, że ma zwyczaj codziennie wypijać odrobinę alkoholu. Jednak nadmierne picie przyczynia się znacznie do skrócenia życia i pociąga za sobą bardzo negatywne skutki dla osób nadużywających alkoholu jeszcze na długo przed ich śmiercią. Seksualność jest konieczną i dobrą rzeczą, bez której ssaki łącznie z ludźmi nie mogłyby istnieć. Jest jedną z radości małżeństwa i pozwala wydawać na świat dzieci dające swym rodzicom ogromne szczęście. Jednak niewłaściwe korzystanie z seksualności nie tylko prowadzi do współczesnej pandemii chorób wenerycznych, lecz także powoduje bolesne przeżycia związane z rozbitymi związkami, dziećmi posiadającymi tylko jednego rodzica, aborcją i innymi rodzajami społecznego, psychicznego i duchowego spustoszenia. Żadne z tych negatywnych zjawisk nie oznacza, że sama seksualność jest zła. Problemy wywołuje natomiast przeżywanie seksualności w oderwaniu od jej celu. Zdobywanie cnót moralnych i unikanie wad jest tylko pierwszym, choć koniecznym krokiem ku słuchaniu Boga. Chrześcijanie wierzą, że Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, pragnie dobra dla każdego bez wyjątku stworzenia, które wyszło z jego rąk. Poznawanie jego celów i zamiarów wobec stworzeń otwiera ludzki umysł i wyobraźnię na niesamowite cuda. Jest tak w odniesieniu nie tylko do świata materialnego, lecz także do natury ludzkiej. Zamiarem Boga wobec nas jest, byśmy żyli w sposób wiernie i pięknie oddający Jego obraz, i byśmy byli z Nim zawsze w niebie. Dlatego słuchanie przykazań Bożych w tym celu, by zgodnie z nimi postępować, jest punktem wyjścia każdej duchowej wędrówki. Oczywiście, jeśli chodzi o posłuszeństwo Bożym nakazom, to łatwo jest powiedzieć, a trudniej wykonać. Ludzie naprawdę pragną dobrych rzeczy, ale ich zdolność do rozpoznawania prawdziwego dobra oraz pragnienia go jest zaburzona. Często pragną zbyt dużej ilości jakiejś dobrej rzeczy, na przykład deseru, a zbyt małej ilości innej, na przykład ćwiczeń fizycznych. Przestrzeganie umiarkowania w naszych pragnieniach to generalnie dobre podejście, ale nie taki jest główny cel naszego postępowania moralnego. Zagadnienia moralne daleko wykraczają poza prosty umiar. Najpoważniejsze kwestie moralne pojawiają się w przypadku zniekształcania dobrych elementów ludzkich relacji, których Bóg dla nas pragnie. Na przykład dbałość o własną godność jest czymś dobrym. Jednak Niszczenie reputacji innych osób, żeby przedstawić siebie w dobrym świetle, jest poważnym grzechem, bez względu na to, czy informacje te są prawdziwe, czy fałszywe. Czasami chcemy dobrych rzeczy, ale moment, w którym ich pragniemy, jest zły albo zanim ich posiadanie będzie dobre, albo po upływie najlepszego czasu na nie. Pewne pozornie dobre rzeczy stają się koniec końców gorzkim, niedojrzałym owocem. Jeśli posiądzie się je przedwcześnie, lub zgniłym owocem, jeśli nabędzie się je zbyt późno. Bóg mówi do nas w przykazaniach o bardzo rozmaitych zagadnieniach moralnych. Pragnie On z ich pomocą nami kierować podczas osiągania celu, dla którego nas stworzył. Pierwsze trzy przykazania prowadzą nas w miłowaniu Boga i służeniu Mu, jedynemu Bogu, z właściwą miłością i czcią które są mu należne. Pozostałych siedem ułatwia nam harmonijne życie z innymi istotami ludzkimi, z którymi mamy przeżywać samoofiarowującą się miłość i wspólnotę. Jednocześnie przestrzeganie wszystkich przykazań pomaga nam osiągnąć osobistą prawość, byśmy mogli żyć sami ze sobą w pokoju i akceptacji. Musimy się starać, aby przykazania coraz bardziej kierowały naszym życiem, zwłaszcza w obecnej epoce dziejowej charakteryzującej się radykalnym indywidualizmem i relatywizmem współczesna kultura usiłuje przedstawiać zdolność każdej jednostki do podejmowania własnych decyzji jako dobro przewyższające posłuszeństwo wszelkim nakazom łącznie z przykazaniami bożymi nasze upadłe i grzeszne ludzkie skłonności często Pociągają nas do kierowania się tymi relatywistycznymi wyborami, nadając im możliwie naturalny wygląd. Często dopiero wskutek gorzkich następstw naszych uczynków, wzrostu przestępczości, przemocy, terroryzmu, rozpadu rodziny i bolesnych przeżyć, odkrywamy, że to Bóg przez cały czas miał rację. Niemniej jednak, jeśli tylko gorzki lub zgniły owoc nas nie zabije mamy szansę uczyć się na błędach i je naprawiać. Jest to początek skruchy i słuchania Boga. Chrześcijanie, których życie wiary dojrzewa, są świadomi, że gdy oni uczą się stopniowo, jak zły i odrażający jest grzech, Bóg jest wobec nich bardzo cierpliwy. Ci, którzy pozwalają, aby łaska Boża przymnażała dojrzałości ich wierze, dostrzegają istotne podobieństwa do opisywanych w Biblii postaw ludzi epoki starożytnej. Kiedy studiujemy Biblię i obserwujemy wzrost i rozwój ludzi, których Bóg powołał na członków swego wybranego ludu, możemy także liczyć na ciągłą obecność dojrzałości duchowej w życiu wiary i modlitwy, podobnie jak wierzyli w to starożytni. Dobrym przykładem tego jest król Dawid. Głęboko żałował swego grzechu cudzołóstwa z Batrzebą oraz morderstwa męża Batrzeby Uriasza i ułożył najbardziej poruszającą ze wszystkich psalmów pieśni pokutną, Psalm 51, którym miliony grzeszników modną się po dziś dzień. Bóg wciąż godzi się na lęki, brak wiary, a nawet grzech dzisiejszych wierzących lecz czyni to tylko po to, by wprowadzać ich na nowe poziomy wiary i świętości. W istocie rzeczy, wierność Boga wywołuje zdumienie i zachwyt, gdy staje się widoczne, jak kocha On bezwarunkowo niedojrzałych, słabych i grzesznych ludzi i wspomaga ich, lub nawet przymusza do wzrastania. W życiu duchowym. Rozdział 5. Nawiązywanie kontaktu z Bogiem. Różne metody modlitwy. Aby podkreślić wyjątkowość powołania, jakie każdy otrzymuje od Boga, proponujemy spojrzenie na jarzmo Chrystusa i przypomnienie sobie, że jarzma są przeznaczone dla dwóch wołów, a obraz ten można zastosować do Jezusa oraz osoby. Przyjmującej powołanie do nałożenia Jego słodkiego jarzma, które staje się lekkie, gdyż Jezus pełni funkcję drugiego wołu, ciągnącego brzemię wspólnie z nami. Ogólnie z wołami jest tak, że jeden jest silniejszy od drugiego i ten silniejszy ciągnie w jarzmie większy ciężar. W przypadku jarzma powołania, które Chrystus na nas zakłada, to On jest silniejszym wołem, biorącym na siebie większy ciężar w naszym życiu duchowym oraz walkach, jakie toczymy w związku z powołaniem, będąc zawsze u naszego boku. Natomiast my, słabsze woły, zaprzęgnięte do jarzma wraz z Chrystusem, musimy podtrzymywać z nim dobrą łączność, zarówno po to, by dostrzegać jego stałe przywództwo, jak i żeby mieć pewność co do jego nieskończonej miłości do nas. Łączność, jaką my, ludzie, zachowujemy z Bogiem, nosi nazwę modlitwy. Każda z metod, jakimi kontaktujemy się z innymi, ma swój cel i każda z nich jest całkiem dobra i użyteczna w odpowiedniej dla niej sferze. Ta sama zasada obowiązuje w stosunku do modlitwy. Ważne jest to, byśmy mieli świadomość, że podobnie jak możemy swobodnie wybierać sposoby komunikowania się z kochanymi osobami, tak też mamy wolność w kontaktowaniu się z Bogiem na modlitwie na wiele sposobów i na różnych poziomach. Niektórzy być może nawet nie zaczynają modlitwy, gdyż wiedzą, że nie modlą się tak głęboko jak wielcy mistycy z dawnych czasów. Inni mogą odczuwać pokusę, by myśleć, że jeśli użyją tradycyjnych modlitw, których nauczyli się na pamięć jako dzieci, będą się modlić powierzchownie. Jeszcze inni mogą odczuwać irytację, bo jedyny moment, kiedy muszą się modlić, to gdy czynią to ze swoimi dziećmi. Jeśli ktoś trwa z Bogiem na modlitwie tylko na powierzchownym poziomie, może odczuwać niezadowolenie. Jednak nie znaczy to, że należy modlić się inaczej albo całkiem porzucić modlitwę. Jest to po prostu wezwanie do pogłębienia modlitwy. Nie da się codziennie, w każdej chwili. Przebywać podczas modlitwy na wyżyna. Do czasu, kiedy zaczniemy bezpośrednio oglądać Boga w niebie, jest miejsce na krótkie modlitwy i modlitwy wypowiadane z pamięci, jak również na głęboką kontemplację. Różnorodność metod, stylów i poziomów modlitwy pomaga utrzymywać świadomość obecności Boga. Przypatrzmy się więc różnym typom komunikacji, jakich używamy w codziennym życiu, a następnie zastosujmy te przykłady do modlitwy. Jak porozumiewamy się z innymi? W codziennym życiu ludzie mijają się i mówią cześć i pytają, co u Ciebie słychać? Zazwyczaj oczekujemy, że druga osoba odpowie w porządku, a jak u Ciebie, i będziemy mogli zająć się z powrotem naszymi codziennymi sprawami. Co więcej, Czasem możemy się przestraszyć, gdy rozmówca spróbuje odpowiedzieć na to pytanie bardziej szczegółowo. Ale czy ten typ rozmowy jest pozbawiony wartości? Gdyż zachowuje zamierzony poziom powierzchowności? Nie, wcale. Mimo, że prześlizguje się po powierzchni, umożliwia różnym osobom utrzymywanie w przyjazny sposób świadomości swojej wzajemnej obecności oraz wprowadza przyjemną atmosferę do pracy i życia a czasem te życzenia przechodzą w głębszą wymianę i rozmowę. W życiu rodzinnym istnieje wiele poziomów komunikacji. Mogą występować okresy ciszy, być może późnym wieczorem, kiedy dom jest przepojony poczuciem zaufania, akceptacji i pociechy. Chociaż prawdopodobnie we współczesnej kulturze zwyczaj ten zanika, wspólny rodzinny obiad wciąż jest niezwykle ważnym czasem rodzinnej pogawędki i załatwiania codziennych spraw. Rozmowy przy stole pokazują, co się dzieje w życiu każdego z członków rodziny. Rodzinne obiady dają też rodzicom sposobność do przekazywania dzieciom swej wiary, jak również dobrych manier, a także omawiania bieżących wydarzeń i innych ważnych spraw. Są również momenty, gdy dwie lub więcej osoby toczą bardzo ważne prywatne rozmowy. Szczególnie mężowie i żony potrzebują czasu na rozmowę z dala od przerywających czy domagających się ich uwagi dzieci. Rodzice muszą się dzielić tym, co przeżywają w swym wnętrzu, jak się czują, co naprawdę ich porusza, co rzeczywiście ich martwi i jak bardzo się nawzajem kochają. Kiedy intymność jest normalną częścią relacji małżeńskiej, rodzina ma centrum, w oparciu o które jej członkowie mogą rozwiązywać napięcia i dążyć naprzód. Dodatkowe możliwości komunikacji i konwersacji otwierają się podczas rodzinnych wakacji, wyjazdów pod namiot czy wycieczek rodziców z poszczególnymi dziećmi. Wyjazdy na łowienie ryb i polowanie. Mogą nie prowadzić do licznych rozmów, zwłaszcza gdy ich uczestnikami są tato i chłopcy, ale wspólnie spędzony czas jest bardzo ważny i może wytworzyć więź podtrzymującą relację przez całe lata. Ważnym elementem komunikacji są też sytuacje, w których dzieci są napominane i dyscyplinowane w związku z niewłaściwym postępowaniem. Mój tata z pewnością powiedział do mnie wiele razy: Pewnego dnia podziękujesz mi za to. Nigdy nie zrobiłem tego od razu, ale wielokrotnie później nadchodził dzień, w którym mu dziękowałem. Oczywista oznaka długoterminowego wpływu krótkotrwałej komunikacji. Nawiązywanie kontaktu z Bogiem we mszy świętej. Różne poziomy i rodzaje komunikacji, które występują w normalnych relacjach i życiu rodzinnym są analogiczne do naszej relacji modlitewnej z Bogiem. Wspólna modlitwa, zwłaszcza na mszy świętej, jest równie ważna dla Kościoła, jak wspólne posiłki dla rodziny. Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, jak naucza drugi Sobór Watykański i jak stale powtarzał w swoich listach i encyklikach papież Jan Paweł II. Faktycznie rzecz biorąc, pojęcie Eucharystii jako źródła i szczytu, Odsyła nas do świętego Tomasza Zakwinu. Co to oznacza? Eucharystia jest źródłem naszego życia duchowego, gdyż otrzymujemy w niej Jezusa Chrystusa, Jego ciało i krew, duszę i bóstwo. I tylko On może być źródłem siły potrzebnej do prowadzenia życia chrześcijańskiego. Eucharystia stanowi apogeum, czyli szczyt życia duchowego, ponieważ jest naszym najgłębszym zjednoczeniem z Chrystusem. Podobnie jak rodzina musi wspólnie spożywać posiłki, by podtrzymywać dobre relacje i przyjmować pożywienie, tak też potrzebujemy Eucharystii, by karmić się ciałem i krwią Chrystusa i osiągnąć życie wieczne. Msza święta jest również świętowaniem z dalszą rodziną Kościoła. Niektóre celebracje mszy świętej, takie jak ważne uroczystości Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Mają szczególnie wyjątkowy charakter i może podczas nich występować specjalna muzyka, kadzidło i dekoracje kwiatowe ołtarza. Te bardzo ważne wspólnotowe celebracje są odpowiednikiem dużych uroczystości i spotkań rodzinnych, które gromadzą licznych krewnych przy specjalnej okazji. Tak jak spotkania rodzinne nigdy nie są równie intymne jak obiad w gronie najbliższych. Tak też duże celebracje sakramentalne nie są tak intymne jak codzienna Msza Parafialna. Jednak te rozmaite rodzaje celebracji Eucharystii dopełniają się nawzajem, podobnie jak intymny obiad przy świecach uzupełnia przyjęcie weselne. Indywidualny czas spędzany z Bogiem Jednak oprócz dużych celebracji wspólnotowych potrzebujemy cichego czasu, kiedy Obcujemy z Bogiem w sercu. Tak jak mąż i żona muszą porozumiewać się na poziomie intymnym, dzieląc się wzajemnie tym, co noszą w sercu, tak też każdy z nas odczuwa potrzebę przebywania z Bogiem w bliskości. Bez tego czasu na modlitwę osobistą, jak moglibyśmy kiedykolwiek doświadczyć głębokiego pokoju Bożego, który przewyższa wszelki umysł. W kościele parafialnym możemy czasem czuć podobne zaaferowania, nawet tę samą nerwowość, co w dużej rodzinie. Podczas mszy świętej płaczą dzieci, a ludzie wchodzą i wychodzą, prowadzą ruchliwe pociechy, czy zabierając je przestraszone do toalety. Może to łatwo prowadzić do rozproszenia, ale bardziej osobista relacja modlitewna z Chrystusem. Poza samą mszą, uzdalnia nas do większego skupienia i koncentracji na Chrystusie podczas Eucharystii. Nasz prywatny czas na modlitwę i osobiste zjednoczenie z Chrystusem stanowi pokarm dla wszystkiego, co robimy w sferze publicznej Kościoła. Nie tylko osoby prowadzące życie zakonne, lecz także wszyscy chrześcijanie potrzebują spędzania z Chrystusem czasu w ciszy, który będzie karmić życie publiczne, czy to podczas liturgii, czy to w innych miejscach? Należy tu wspomnieć o kilku rzeczach dotyczących poziomu bliskości na modlitwie. Przede wszystkim nie trzeba traktować tradycyjnych modlitw jako czegoś gorszego od spontanicznych, wypływających z serca osoby modlącej się. Spontaniczna modlitwa, szczerze wyrażana, może być bardzo istotnym sposobem mówienia do Pana. Jednak modlitwy, które przekazał nam Kościół, są ważnym środkiem pozwalającym nam się uczyć, jak się modlić. Teologicznie poprawny sposób i mogą nawet być lepsze w wypadku, gdy spontaniczne modlitwy przekazują nieprawdziwe pojęcie Boga lub naszej relacji do Niego. Tradycyjne modlitwy często pochodzą z Pisma Świętego. Na przykład Ojcze nasz nauczył nas Jezus, a Zdrowaś Mario zawiera słowa, które do Najświętszej Panny skierowali Archanioł Gabriel i Święta Elżbieta. Tradycyjną modlitwą Jakiej większość katolików nauczyła się na pamięć we wczesnym dzieciństwie, jest akt skruchy. Zbyt często odmawiamy go szybko, z nerwową ulgą po wyznaniu grzechów i otrzymaniu pokuty. Jednak nosi on bardzo głęboką treść i wymaga dodatkowej refleksji. O mój Boże! Mówimy wprost do naszego Pana i to wystarczy, by wzbudzić zastanowienie nad tymi słowami. Z całego serca przepraszam za to, że cię obraziłem. Zdanie to oznacza, że nasz smutek wypływa z głębi serca i dlatego wyraża nasze najgłębsze. Ja nienawidzę wszystkich mych grzechów, gdyż lękam się utraty nieba i mąk piekielnych. Grzech nie jest zaledwie pewnym łatwo wybaczalnym nietaktem, lecz wstrętnym czynem o poważnych konsekwencjach. Jak mówiliśmy w rozdziale pierwszym, kwestia uniknięcia piekła i osiągnięcia nieba jest jedną z najważniejszych w całym życiu. Ale najbardziej dlatego, że obrażają one Ciebie, który jesteś ogromnie dobry i zasługujesz na całą moją miłość. To wyznanie wiary ukazuje, że grzech daleko przekracza lęk przed karą czy utratą nagrody i sięga samej miłości, która przewyższa wszelką miłość. Podstawą tego zdania jest Boże przykazanie miłowania go całym naszym sercem, umysłem i duszą. Mocno postanawiam, z pomocą Twojej łaski, więcej nie grzeszyć i unikać okazji prowadzących do grzechu. Decyzja ta stanowi uznanie, że nie tylko musimy podjąć mocną decyzję unikania ponownego popełniania grzechu, lecz potrzebujemy także pomocy Bożej łaski by móc tego postanowienia dotrzymać. Nie zdołamy pozostać wierni Bogu, jeśli Jego łaska tego nie umożliwi, ale oczekuje On od nas tego aktu woli, byśmy byli otwarci na Jego łaskę. Nie tylko chcemy unikać faktycznego grzechu, lecz także planujemy trzymać się z dala od okoliczności sprowadzających możliwość popełnienia tego grzechu lub zwiększających Jego prawdopodobieństwo. Tę krótką, bardzo tradycyjną modlitwę liturgiczną można odmawiać setki razy, ale jej staranniejsze rozważenie przez określony czas nada głębsze znaczenie każdemu powtórzeniu. Pewien penitent powiedział mi, że odmawia tę modlitwę, jak gdyby zależało od niej jego życie. I faktycznie tak jest. Poświęcenie czasu na rozważanie innych tradycyjnych modlitw Kościoła także ułatwi nam ich żywy odbiór. Oficjalnym modlitewnikiem Kościoła od samych jego początków były psalmy. Są one umieszczone w liturgii godzin, nazywanej także Bożym Oficjum. Oprócz nich liturgia ta zawiera rozmaite kantyki i hymny, tak ze Starego, jak i Nowego Testamentu, jak również czytania z Pisma Świętego i inne modlitwy. Liturgia godzin wyznacza kilka pór modlitwy w ciągu dnia i uczy odmawiającej ją osoby, Uświęcania każdej z tych pór. Te tradycyjne, posiadające gotową formę modlitwy, pozwalają nam się uczyć metod modlitwy i wskazują słowa, gdy modlimy się spontanicznie. Powinniśmy unikać mówienia do Boga na modlitwie tak dużo, że nie damy mu sposobności do odpowiedzi. Czasem wypowiadamy tak wiele modlitw tradycyjnych czy spontanicznych, że nie dajemy naszemu Panu możliwości zwrócenia się do naszych serc. Słuchanie Boga oznacza przeznaczenie czasu na uważne milczenie, pozwalające posłuchać, co do nas mówi, w intymności naszych serc. Niekiedy możemy odczuć słowa kierowane do nas wewnętrznie, a kiedy indziej po prostu doznajemy uspokajającego pokoju i miłości. Chwilami może nastąpić głucha pustka. Czasem możemy nie chcieć słyszeć, co Pan ma do powiedzenia, gdyż koryguje lub kwestionuje nasze postępowanie i oczekiwania. Wszystko, co usłyszymy, powinniśmy rozeznać. W następnym rozdziale opiszę pewne techniki modlitewne, które mogą ułatwić proces słuchania. Krótkie akty strzeliste i litanie. Ważne jest, aby pamiętać, że nie każda chwila prywatnej, osobistej modlitwy będzie wypełniona ekstazą czy głębokim wglądem. Podobnie jak elementem naszego codziennego życia w rodzinie są zwykłe uprzejmości, tak też normalne życie modlitewne obejmuje mniej intensywne typy modlitwy. Czasem są to bardzo krótkie powiedzenia, takie jak: Jezus, miłuj się nade mną. Takie modlitwy noszą nazwę aktów strzelistych. Mogą być czymś tak prostym jak wymienienie imion Jezus, Maryja, Józef. Przykłady takich aktów strzelistych można znaleźć w wielu modlitewnikach, zwłaszcza dawniejszych. Innym sposobem modlenia się aktami strzelistymi są litanie. Litania jest zwykle szeregiem krótkich aktów strzelistych skierowanych do Pana Boga, Matki Najświętszej lub jednego ze świętych. Akty te łączy ze sobą jakiś motyw oparty na piśmie świętym lub na życiu danego świętego. W litaniach skierowanych do Boga każdy akt strzelisty opisuje zazwyczaj jeden z przymiotów naszego Pana i pociąga za sobą odpowiedź: Panie zmiłuj się, wysłuchaj nas, czy też bądź łaskaw, wysłuchaj nas. Gdy litania jest skierowana do Najświętszej Marii Panny, konkretnego świętego lub ich grupy, odpowiedź brzmi: Módl, módlcie się za nami. Jest tak dlatego, że katolicy nie oczekują od świętych rzeczy, które może czynić jedynie Bóg, takich jak wysłuchanie naszych modlitw czy zmiłowanie się nad nami. Święci są innymi ludźmi, którzy modlą się i orędują za nami, gdyż przebywają już w niebie i dlatego, że są bliżej Boga. Z tego względu jednym ze sposobów starania się o wstawiennictwo świętych jest odmawianie litanii jak w przypadku wielu przelotnych życzeń i uprzejmości, można po prostu wymówić słowa aktów strzelistych, jednak podobnie jak codzienne uprzejmości w rodzaju jak się masz, mogą przekształcić się w poważną rozmowę, jeśli zadający pytanie dostrzeże u drugiej osoby głęboki smutek lub radosne podniecenie, tak też akty strzeliste w litaniach mogą przerodzić się w głębszy rodzaj modlitwy. Zauważmy, że codzienne uprzejmości mogą przekształcić się w głębszą rozmowę, kiedy przynajmniej jedna lub dwie osoby żywią do siebie autentyczną miłość. Podobnie ludzie, autentycznie kochający Boga, Jego świętych, będą bardziej skłonni rozwinąć akty strzeliste w głębsze i bardziej medytacyjne formy modlitwy. Na przykład, litania loretańska formułuje tytuły Marii Panny w bardzo poetycki sposób. Kiedy modlimy się tytułem Arko Przymierza, możemy zapytać samych siebie, a w jaki sposób Maryja jest Arką Przymierza. Wówczas, jeśli zastanowimy się nad tym, że nosiła w swym łonie dzieciątko Jezus, możemy pojąć, że Jezus uosabia nowe przymierze, a Maryja w pewien sposób jest Arką, która je nosiła. Następnie nasz umysł może rozważać okrycie Arki Bożą Obecnością w Starym Testamencie i połączyć to z osłonięciem Marii przez Ducha Świętego, dzięki któremu w jej łonie począł się Jezus. Dalej możemy rozmyślać o ukazaniu siarki przymierza w Apokalipsie św. Jana, jest to ostatnia wzmianka o Arce w całej Biblii i przeczytać następujące zaraz dalej wersety, które przedstawiają wizję Marii brzemiennej ze swym Synem Jezusem i rodzącej Go. A zatem dla osoby gotowej rozważać ten obraz na głębszym poziomie, ten jeden akt strzelisty otwiera cały szereg medytacji. Pozostałe akty strzeliste – Wieżo Dawidowo, Bramo Niebieska, Stolica Mądrości, Różo Duchowna itd. mogą inicjować głęboką refleksję, jak również obfite poszukiwania biblijne. Czarującego przykładu takiej refleksji dostarcza wiersz Stertona Mała Litania, w którym autor opisuje Dzieciątko Jezus wdrapujące się na kolana Marii i patrzące w jej oczy. Oto Bóg stał się młody wbrew wieczności, w Twojej radości przedwieczny słodko drzemie. Gdy jak jasność co zeszła na niskości, przez Cię bramo niebieska ujrzał ziemię, porzucając swe niebo w owe lata. Wziósł Cię na swe mieszkanie, złoty domie, by oglądać w Twych ścianach obraz świata, wracający do Niego jako powieść. Znalazł w Tobie zwierciadło bez słabości, co nie pękło jedyne w światła mocy. Nim w zakątku wyniosłem wśród ciemności, Bóg nie spojrzał na Boga jak duch w nocy. Tyś zaranna jest gwiazda, co nie zgasła w tej przedziwnej zamianie wszechżywiołów. W miejscu niebios, gdy ziemia się znalazła, a niebiosa spojrzały w twarz nam z dołu. Młoda na twych kolanach zawołała wieczna mądrość brzmiał głos jej na ulicy, kiedy w wieczór anielski ten co z ciała, miłosierdzia trąc zniósł swój w twej stolicy. Pobawiwszy się szaty twej obrzeżem, on, co w męstwie od wieku wciąż nie ustał, mknąc na skości słoniowej smukłą wieżę, Złożył różę mistyczną na twych ustach. Podobne rozmyślania można oprzeć na litaniach do najświętszego Serca Jezusowego, Dzieciątka Jezus, Najświętszego imienia Jezus i Ducha Świętego. Modląc się różnymi litaniami do świętych, możemy rozważać ich cnoty i starać się naśladować ich świętość. Zarówno szybkie odmówienie litanii, jak i refleksja nad każdym wezwaniem mogą być bardzo przydatne, czy to w celu wprowadzenia modlitewnej atmosfery na cały dzień, czy to dla zagłębienia się w dłuższe rozmyślanie. Inny rodzaj przelotnej modlitwy powstał dzięki inspiracji wspaniałej książeczki Z więzienia do wdzięczności autorstwa Merlina Karotersa. Karoters odbywał służbę w więzieniu wojskowym, a później był świadkiem walk podczas II wojny światowej. Po nawróceniu został pastorem, i wtedy Bóg powiedział mu, by przestał się skarżyć na kłopoty i zaczął wychwalać Boga właśnie za te problemy. Pomyślał, że to dziwne, ale posłuchał Boga i zaczął uwielbiać Go we wszystkim. Napełniło go to radością i nauczył się ufać, że Bóg wykorzystuje nawet trudne sytuacje, które ostatecznie działają na jego korzyść. Idea wychwalania Boga za nasze problemy pomógł mi zrozumieć obraz zaparkowanego Samochodu. Kiedy samochód jest zaparkowany, obrócenie kierownicy jest możliwe, ale wymaga trochę wysiłku w przeciwieństwie do sytuacji, gdy samochód jest w ruchu, a kierownicy obraca się szybkim ruchem nadgarstka. Podobnie kiedy jesteśmy zmartwieni i niespokojni i skarżymy się na problemy, przypominamy zaparkowany samochód, Pan może zmienić nasz kierunek, ale opieramy się jego wysiłkom. Natomiast kiedy zaczynamy go wychwalać za przeżywane trudności, wtedy jesteśmy jak samochód w ruchu. Wychwalanie Boga za nasze problemy, a nie wbrew nim, nie oznacza, że mamy koniecznie czuć się z ich powodu uszczęśliwieni, podekscytowani czy radośni. Możemy wciąż odczuwać taki sam smutek i żal. Jednak niezależnie od naszych uczuć, czynimy akt woli, by mimo to uwielbiać Boga. I temu aktowi woli nasz pan może łatwiej nadać nowy kierunek. W końcu powrócą pokój i radość, ale pojawią się one nie dlatego, że mogliśmy uzyskać to, czego chcieliśmy, lecz ponieważ ujrzeliśmy, że Bóg działa i jest obecny w naszym życiu. Krótki akt strzelisty w chwili stresu i trudności może być bardzo prosty. Uwielbiam Cię, panie, za to, że uderzyłem się młotkiem w kciuk. Uwielbiam Cię Panie za chorobę, na którą cierpię. Uwielbiam Cię Panie, bo nie mam pieniędzy, których potrzebuję na pokrycie potrzeb rodziny. I można to powtarzać za każdym razem, gdy stoimy w obliczu problemu. Czasami dziękuję Bogu nawet za to, że czuję niepokój. Jest to daleko lepsze niż martwienie się samym sobą, ponieważ nie zaufaliśmy mocniej naszemu Panu. Kiedy ta postawa uwielbienia działa w moim umyśle, mogę powiedzieć z Pawłem: Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Moje problemy i niepowodzenia mogą nawet obrócić się na dobre, choć być może nie ujrzę ich rozwiązania i nie docenię powolności Bożego harmonogramu. Ufam jednak, że przy tym krótkim akcie strzelistym uwielbienia Bóg wyprowadzi wielkie dobro z sytuacji, z której nie widzę wyjścia. Różaniec. Piękno różańca rodzi się stąd, że można się nim modlić na wielu różnych poziomach, w wielu różnych miejscach, indywidualnie lub wspólnie. Gdyby kontynuować analogię z metodami komunikowania się z innymi ludźmi, to można by powiedzieć, że różaniec jest modlitwą obejmującą szeroki wachlarz relacji międzyludzkich. Ponieważ modlitwy składające się na różaniec znamy na pamięć, można się nimi modlić podczas wykonywania innych zadań, podobnie jak zmywamy naczynia, jednocześnie cieszymy się towarzystwem rodziny. Możemy go odmawiać z innymi w analogii do spotkania rodzinnego lub możemy spędzać intymne chwile z Jezusem, kontemplując tajemnice jego życia i śmierci. Większość katolików dobrze zna różaniec, ale wielu czuje zaskoczenie, gdy odkrywają na jak głębokim poziomie można się modlić podczas przesuwania paciorków. Podstawową częścią składową Różańca jest powiązanie jednej z tajemnic życia Chrystusa z każdą dziesiątką. Znaczenie tych tajemnic dobrze wyraził papież Paweł VI, który nazwał je duszą Różańca, ponieważ właśnie podczas tych medytacji poznajemy różne aspekty zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, który wybawił świat od grzechu i oddzielenia od Boga. Pierwszy zbiór pięciu tajemnic. Nosi nazwy radosnych i polegają one na rozważaniu narodzin, niemowlęctwa i dzieciństwa Jezusa, szczególnie według opisu z Ewangelii, według św. Łukasza. W tajemnicach światła rozważamy najważniejsze wydarzenia z czasu publicznej posługi Chrystusa, w tajemnicach bolesnych jego cierpienie i śmierć, a w chwalebnych zmartwychwstanie i późniejsze wydarzenia. Istnieje kilka powodów do rozważania tych tajemnic podczas odmawiania dziesięciu zdrowaś Maryjo w każdej dziesiątce. Przede wszystkim nauczymy się podchodzić do każdej tajemnicy z perspektywy Najświętszej Marii Panny. Jak pamiętamy, Matka Boża była obecna przy dużej części tych wydarzeń, nie tylko tych związanych czasowo z narodzinami Jezusa, lecz także podczas wesela w Kanie, drogi krzyżowej i ukrzyżowaniu Jezusa. Była za apostołami w wieczerniku w chwili zesłania Ducha Świętego. Możemy więc też bezpiecznie założyć, że spotkała z martwych wstałego pana Jezusa i być może widziała jego w niebo wstąpienie. Oczywiście przeżywała własne niebowzięcie i ukoronowanie w niebie. Powtarzając zdrowaś Maryjo, zwracamy się do niej słowami pozdrowienia, które skierowali do Marii święty Gabriel Archanią oraz święta Elżbieta, a następnie. Prosimy ją o modlitwę, rozważając tajemnicę. Odbywa się to tak, jak gdybyśmy próbowali patrzeć na każdą tajemnicę zbawienia z jej matczynej perspektywy, starając się kochać Jezusa Chrystusa, będącego w centrum każdej tajemnicy, tak jak czyni to On. Przypuszczam, że Najświętsza Maria Panna żywiła do Jezusa bardziej osobistą i wzniosłej uzasadnioną miłość niż my, grzesznicy, bez względu na to, jak bardzo kochamy Chrystusa. Najświętsza Maria Panna może nas zawsze poprowadzić do głębszej miłości i bardziej skierowanej wzwyż perspektywy wiary w Niego. Innym powodem do ciągłego powracania do tych tajemnic jest włączenie cyklu wszystkich dwudziestu tajemnic w rytm naszego życia. Czasami możemy odczuwać pokusę skupiania się na ulubionych tajemnicach, być może na cieple narodzenia. Chwale wstania lub mocy zesłania ducha świętego. Chociaż można czuć skłonność do podkreślania pewnego aspektu tajemnicy zbawienia, jak to czyni wiele zakonów, np. pasjoniści czy zmartwychwstańcy. Jednak wiara chrześcijańska obejmuje wszystkie aspekty zbawienia. Modlitwa nad cyklem 20 tajemnic będzie nam przypominać, abyśmy podczas rozmyślania wszystkich zasadniczych tajemnic zbawienia. Zachowywali równowagę. Niektórzy odmawiają różaniec podczas jazdy samochodem lub spaceru. Ponieważ modlitwy te umieją na pamięć, jest to łatwe. A wziąwszy pod uwagę odczuwaną przez nas wszystkich pokusę okazywania złości na innych kierowców, możemy odkryć, że modlitwa różańcowa podczas jazdy jest czymś konstruktywnym. Jest ona również dobrym sposobem. Utrzymania modlitewnego nastawienia podczas zadań, które mogą powodować rozproszenie. Wspólny różaniec mogą głośno odmawiać dwaj przyjaciele na spacerze i także cała parafia może razem modlić się na różańcu, jak robimy co niedzielę o 10.30 w maronickiej parafii św. Eliasza. Wielu ludzi modli się na różańcu w kościele lub u siebie w domu, we własnym pokoju, jeśli panuje w nim spokój. Cisza oraz głębsza uwaga możliwe w takim otoczeniu mogą pozwolić nam na koncentrowanie się na poszczególnych tajemnicach różańca przez dłuższy czas. Istnieją rozmaite pomoce do rozmyślań nad tajemnicami, w tym książki i broszury nazwane różańcem biblijnym, zawierające werset z Pisma Świętego do każdego zdrowaś Maryjo w każdej dziesiątce lub krótkie refleksje na temat każdej tajemnicy. Warto też odszukać te tajemnice w Biblii i przeczytać ich krótki fragment na początku każdej dziesiątki, lub w krótkich urywkach przed każdym. Zdrowaś Mario. Niektórzy po prostu skupiają się na odczuciach swej wyobraźni dotyczących każdej tajemnicy, a inni koncentrują się na słowach Zdrowaś Mario, Ojcze nasz i chwała Ojcu. Każdy może podchodzić do różańca odpowiednio do preferencji. Jednakże im bardziej otwieramy serce i umysł na te modlitwy i tajemnice, tym głębiej będziemy tę modlitwę przeżywać. Wspólna modlitwa z dziećmi. Różaniec jest idealnym rodzajem wspólnej modlitwy w rodzinach. Ojciec Patrick Peyton, słynny kapłan różańcowy, ukuł zwrot. Rodzina, która razem się modli, trwa razem. Ksiądz ten nie tylko organizował różańcowe spotkania modlitewne na całym świecie, lecz także aktywnie propagował odmawianie różańca w kręgu rodzinnym. Rodzice i dzieci mogą bardzo łatwo wspólnie modlić się na różańcu, nawet jeśli dzieci są jeszcze całkiem małe. W najwcześniejszym okresie życia może wystarczać odmówienie tylko jednej dziesiątki na raz, gdyż koncentracja uwagi w tym wieku trwa bardzo krótko. Jednak dzieciom może być łatwiej utrzymać uwagę, jeśli będą mogły prowadzić różaniec. Pomaga im to zauważyć, że na modlitwie mają do odegrania ważną rolę. Spędziłem wiele wieczorów z rodzinami, które tak właśnie postępują. Oczywiście dwu czy trzylatek może pominąć kilka słów, a cichy głosik może zacząć być senny, ale nasz pan i jego matka bez wątpienia radują się z tych modlitw. Inną dobrą praktyką jest poproszenie każdego dziecka o podanie intencji, w której się modli. Gdy dzieci są skoncentrowane na konkretnej intencji, podchodzą do sprawy naprawdę poważnie. W ogóle modlenie się wspólne z dziećmi jest jedną z radości przebywania z nimi. Dla większości rodziców jednym z najcenniejszych wspomnień jest chwila, gdy zaprosili dzieci do modlitwy na głos, kiedy już nauczyły się mówić. Rodzice mogą powtarzać modlitwy odpowiednią ilość razy, aż dzieci nauczą się ich na pamięć. Jak wie większość rodziców, dzieci często wciąż na nowo puszczają ten sam film albo śpiewają tę samą piosenkę. Zwykle to rodzice, a nie dzieci, nudzą się powtarzaniem. Kiedy rodzice uczą dzieci modlitwy, mogą im pomagać w pamięciowym opanowywaniu tradycyjnych modlitw, jak również zachęcać je do mówienia do Boga własnymi słowami. Rodzice Wskazują dzieciom drogę, gdy przypajają swe życie modlitwą. modlitwą przed posiłkiem, porannym i wieczornym pacierzem, oraz modlitwą w innych momentach dnia, takich jak otrzymanie wiadomości o chorobie lub wystąpieniu innego problemu. Te liczne okazje do modlitwy razem z dziećmi oraz wspólnej modlitwy rodzinnej, będą miały wpływ na każdego, jednak Nadal potrzebna jest też bardziej intymna i osobista modlitwa, która nie jest możliwa w chwilach wspólnie spędzonych z rodziną. Trwanie w bliskości z Bogiem wymaga ciszy i spokoju, które w pewnych okresach życia są dobrem deficytowym. Rodzice mający w domu małe dzieci, zwłaszcza niemowlęta, mogą od czasu do czasu wyrwać dla siebie moment spokoju. Jednak, gdy dziecko zaczyna płakać, Rodzic nie może mu powiedzieć kochanie, przestań płakać, rozmawiam teraz z Bogiem. Wypełnianie obowiązku polegającego na zaspokajaniu potrzeb płaczącego niemowlęcia czy głodnego dziecka jest w istocie wspaniałym sposobem słuchania naszego Pana, który powiedział w związku z głodnymi, spragnionymi, nagimi i chorymi. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niemniej jednak, podobnie jak mężowie i żony znajdują czas na chwilę bycia ze sobą i intymność między zmienianiem pieluszek a karmieniem dzieci, tak też wierzący może odnajdywać te krótkie momenty, by jego dusza mogła się odświeżyć. Może to być modlitwa głośniejsza, taka jak akty strzeliste lub różaniec lub odmawianie krótkich tekstów pobożnych z ulubionego modlitewnika czy Biblii. Wszystko to jest źródłem energii dla zmęczonego rodzica. Kiedy dzieci dorastają i się wyprowadzają, rodzice mogą zapewne znajdować więcej czasu na modlitwę osobistą, rekolekcję czy inny sposób przebywania sam na sam z Jezusem. Gdy zaś dzieci będą poza domem i zapanuje cisza, trzeba zdecydować się, czy wypełnimy ją większą liczbą aktywności, czy też przeznaczymy więcej czasu na przebywanie z Bogiem. Tylko indywidualny człowiek może podjąć decyzję. O umieszczeniu Boga na liście spraw o najwyższym priorytecie. Aby pozwolić Mu na prowadzenie nas oraz przekonać się o Jego miłości potrzebujemy modlitwy. Więcej w książce jak słuchać, kiedy Bóg mówi. Autor Ojciec Micz Pacwa wydawnictwo Esprit.